Szanowni Państwo, Anna Gałdnik, z zawodu farmaceutka, a w wolnych chwilach, które nawet nie wiem kiedy ma, pisze wiersze, maluje, zajmuje się grafiką komputerową i fotografią. Na wystawie, którą dzisiaj otwieramy, a którą będzie można oglądać do 9 października, prezentujemy 84 obrazy. Są to przede wszystkim pejzaże malowane akrylami i olejami, ale jak popatrzymy na powierzchnię tego obrazu, to od razu nam się rzuca w oczy to, że inspiracje pani Anna czerpie z otaczającej nas przyrody, którą nieustannie się zachwyca. Zresztą ten zachwyt przyrodą czy nadprzyrodą też pojawia się w poezjach pani Anny. Ponieważ zawsze się pyta artyst, jak maluje, co go inspiruje, coś o sobie, ponieważ ja o sobie mówię dużo, ale lepiej nie zwierzę. Przychodzi na człowieka taka chwila, że czegoś pragnie, czegoś chce. I tak się miota i tak go wodzi do czasu, kiedy już to wie, że jeszcze musi tego spróbować. Ten jedyny raz pędzel do ręki wziąć i namalować. Góry, jezioro, rzekę i las. Jakiś jesienny pejzaż i brzozy. Gdzieś paproć w cieniu kryje się, a potem śniegiem ten świat przykruszyć i nie bać, że ktoś wyśmieje cię, że powie coś tym. To nie dla ciebie i nie ośmieszaj siwizny swej. A ty z uśmiechem popatrz mu w oczy. Spokój i dystans do słów tych miej. Po co o tym mówię? Po to, by pokazać drogę, którą przebyłam, zanim złapałam za pędzelek. Pod obrazia kupił mi małżonek w Lidlu, jak już to mamy wiele. Zainwestowałem bez żalu, powiedziała chłopina. Kupię ci jeszcze farby. Nie będę ci skrzydeł podcinał, stworzę ci warunki, a stać mnie na to, bo mam emeryturę. Tylko farby musisz mi powiedzieć, kupić mam które. Siedziała we mnie ochota, ale żadną wiedzą nie podparta. Zaczęłam szukać, jakie są farby i co która jest warta. W Lidlu były olejne, to małżonek kupił mi komplecie. Położyłam to wszystko na szafie, leżały. A czas leci. Przekonała mnie data ważności na farbach. Zbliżała się ku końcowi. Raz powie śmierć, jeszcze wtedy nie artystka, dodając sobie odwagi powie. I zasiadam do malowania za zamkniętymi drzwiami pokoju. Mąż zapewnia mi komfort, oazę ciszy, luzu i spokoju. A ja z wypiekami na twarzy, zapachem terpentyny w nosie, myślałam, łzami w oczach pomyślałam, tym malować nie da się. Terpentyna szła za mną aż do pracy. Wszędzie ją czułam i byłam w rozpaczy. Ale jest wiedza, której zaczerpnąć można z internetu bądź inne. I tam odnalazłam moje ukochane farby, moje ukochane akrylek.